Rozdział trzeci. Minetaki. Rod po raz pierwszy ujrzał dziewiczy krajobraz. Siedząc obok przyjaciela w łodzi z brzozowej kory, co niosła ich po falach rzecznych, napawał oczy dziką urodą puszcz i mokradeł, wśród których sunęli cicho niby zjawy senne. Serce biło mu w piersi radosnym rytmem, a oczy badały każdą gęstwę, każdy załom gruntu, chciwe widoku zwierzyny, której, jak zapewniał wabi, było tu mnóstwo. W poprzek jego kolan, w każdej chwili gotowy do strzału, leżał karabin wabiguna. W rześkim powietrzu trwał jeszcze ranny przymrozek. Czasami otaczał ich las drzew liściastych, pełen purpury i złota, to znów nad samą niemal toń schodził ciemny sosnowy bór. Tu i ówdzie stały samotne modrzewie. Ogromną ciszę przerywały tylko głosy dzikich mieszkańców tej krainy. Kuropatwy nawoływały się w gąszczu, gęsi porywały się z trzcin, szumiąc potężnymi skrzydłami. Przed południem pierwszego zaraz dnia Rod drgnął, słysząc silny chrzęst w poszyciu leśnym, zaledwie o rzut kamieniem od łodzi. Widział, jak gną się i chwieją młode drzewka porastające brzeg rzeki i usłyszał nad uchem szept wabiguna. Łoś! Na to słowo ręce mu drgnęły, a krew w żyłach popłynęła szybciej. Nie miał w sobie jeszcze stoicyzmu wytrawnych myśliwych, ogromnego spokoju zachowywanego przez mieszkańców dalekiej północy wobec podobnych zjawisk. Rod nie widział przecież nigdy w życiu grubego zwierza na wolności. Miał go zresztą wkrótce ujrzeć. Chwila ta nadeszła po południu. Łódź opływała zwolna półwysep rzeczny. Za tym półwyspem zgromadziło się sporo naniesionych prądem suchych pni i kiedy słońce zniżało się ku zachodowi, ostatnie jego blaski barwiły ciepłą po złotą nieruchomy stos drzewa. W słońcu tym, jak zwykle przed nadejściem zimowych nocy, biorąc słoneczną kąpiel, leżał ogromny zwierz, na którego widok z piersi Roda wyrwał się okrzyk pełen podniecenia i zachwytu. Pojął, że ma przed sobą niedźwiedzia. Niedźwiedź, zaskoczony niespodzianie, był o kilkadziesiąt metrów zaledwie. Rod błyskawicznie przyłożył karabin do ramienia, wycelował szybko i dał ognia. Miś piął się już wzwyż stosu, dążąc ku twardej ziemi. Po strzale przystanął naraz, pośliznął się. O mało nie padł, ale po chwili, niby nabrawszy sił, podjął na nowo ucieczkę. Raniony! Wrzeszczał wabi. Prędzej! Wal jeszcze! Drugi strzał Roda nie wywarł, na pozór przynajmniej, żadnego skutku. Podniecony, zapominając, iż znajduje się w chwiejnej łodzi, skoczył na równe nogi i strzelił po raz trzeci do niedźwiedzia, który lada moment miał zniknąć poza skłębionym zwałem drzew. Wabi i jego indiański sługa przeważyli błyskawicznie łódź w drugą stronę, sięgając jednocześnie wiosłami jak najgłębiej, ale wysiłki ich nie zdołały ocalić lekkomyślnego chłopca. Pozbawiony równowagi na skutek szarpnięcia fuzji, Rod kiwnął się w tył i chlupnął w wodę. Wabi, przegiąwszy się, chwycił tonącego za ramię. — Trzymaj fuzję i nie ruszaj się — krzyknął. — Gdybym cię teraz ciągnął do łodzi, na pewno by się wywróciła. Skinął na Indianina, a ten zwolna ją wiosłować ku brzegowi. Potem nachylony uśmiechnął się ku ociekającej wodą twarzy Roda. Do pioruna. Ostatni strzał jest pociechą dla nowicjusza. Dostałeś swego misia, mój drogi. Nie zważając na niewygodną pozycję, Rod wydał radosny okrzyk, a zaledwie stopą dotknął gruntu, wyrwał się z ręki wabiguna i pobrnął w stronę drzewnego zwału. Na szczycie znalazł niedźwiedzia, którego uśmierciły dwie kule. Jedna w czaszce, druga między żebrami. Stojąc nad swą pierwszą tak wspaniałą zdobyczą, Rodryk spojrzał w dół, gdzie towarzysze podróży wyciągali na brzeg łódkę i wrzasnął pełen zachwytu tak donośnie, że krzyk jego dał się słyszeć chyba o pół mili w krąg.
Postój i ogień będą wyłącznie dla ciebie, śmiał się Wabi, biegnąc ku niemu. Masz fenomenalne szczęście. Urządzimy zaraz wspaniałą ucztę i ogromne ognisko z tego uschłego drzewa. Zobaczysz, jak cudownie spędzimy noc. Ho, Muki! Krzyknął w kierunku starego Indianina. Poćwiartuj tego jegomościa, a ja założę obóz. Czy można zatrzymać futro? Zapytał Rod. To moja pierwsza zdobycz, no i... Ależ oczywiście, że można. Pomóż mi rozpalić ogień, rozgrzejesz się prędzej. Rod był tak podniecony myślą, iż pierwszy raz w życiu przenocuje pod gołym niebem, że zapomniał nawet o swej nieprzewidzianej kąpieli. Przede wszystkim rozpalono ognisko. I wkrótce olbrzymi, bezdymny płomień roztaczał blask i ciepło na 30 stóp w krąg. Wabi przyniósł z łodzi wełniane koce, zdjął z siebie część odzienia i ubrał w to Rodryga. Wkrótce obaj siedzieli przy ogniu, a rzeczy Roda suszyły się rozpięte na żerdziach. Rod widział potem, jak się robi szałas w głuszy leśnej. Wesoło gwiżdżąc, Wabi przyniósł z łodzi siekierę i jął ścinać całe naręcza sosnowych gałązek. Rod, owinięty w koce i podobny do karnawałowej figury, pomagał mu ochoczo. Nie minęło pół godziny, a już szałas jął przybierać określone kształty. Wbito w ziemię 2 konary, a na ich rozwidleniach oparto mocny drąg. Od tego drąga ukośnie puszczono ku ziemi długie żerdzie, które pokryto gęstą warstwą sosnowych gałęzi. Nim szałas był gotów, stary Indianin ukończył również ćwiartowanie niedźwiedzia. Ułożono teraz miękkie posłanie z pachnącego igliwia i gdy ogień wesoło trzeszczał, a noc osnuła las tajemniczym cieniem, Rod myślał pełen zachwytu, iż żadna w świecie powieść nie dałaby mu tak realistycznych przeżyć. A gdy w parę chwil później, ponad żarzącymi się węglami, rumienił się wielki kawał niedźwiedziego mięsa, a woń kawy łączyła się z zapachem placków ułożonych na ciepłych głazach, pojął, że ziściły się wreszcie jego najdroższe sny. Nocy tej w złotym blasku ognia Rod słuchał przejmujących grozą opowiadań Wabiguna i starego Indianina, a potem czuwał do świtu niemal, łowiąc uchem dalekie wycia wilcze, tajemniczy chlupot nurtów rzecznych i dziwne okrzyki nocnego ptactwa. W ciągu 3 następnych dni doznawał coraz to nowych przygód. Pewnego mroźnego ranka, gdy towarzysze podróży spali, jeszcze wykradł się z obozu, zabrawszy karabin przyjaciela i strzelał potem do napotkanego jelenia, chybiając 2-krotnie. To znów uganiał wraz z Wabim za wspaniałym Renem, który choć ranny przepłynął jezioro Sturgeon i zniknął im z oczu. Było piękne jesienne popołudnie, gdy Wabi sokolimi oczyma dojrzał budynki Wabinosh House. Z dala widoczne na tle niekończącej się, rzekłbyś, linii boru. Gdy zbliżyli się nieco, radośnie jął wskazywać przyjacielowi poszczególne gmachy, a więc budynek kompanii, grupę domków urzędniczych i wreszcie siedzibę agenta, gdzie zapewne oczekiwano już drogich gości. Od brzegu oderwało się naraz samotne czółno i ledwo dostrzegalna postać jęła ku nim powiewać białą chustką. Wabi krzyknął radośnie i unosząc w powietrze karabin, 2-krotnie strzelił. To Minetaki, wołał. Mówiła, że będzie nas wyglądać i wyjedzie na spotkanie. Minetaki. Rod uczuł lekki nerwowy dreszczyk. W czasie zimowych wieczorów Wabi 1000-krotnie opisywał mu ją. Pełen braterskiego uczucia malował siostrę żywymi barwami, aż Rod poznał ją i ukochał, choć nie widział pięknej dziewczyny nigdy w życiu. Oba czółna szybko biegły ku sobie po gładkiej powierzchni wody i stanęły wnet burta w burtę. Minetaki, chichocząc, przechyliła się zręcznie i ucałowała brata, podczas gdy oczy jej strzygły ciekawie w stronę chłopaka, o którym słyszała tak wiele. Minetaki była dziewczyną 15-letnią. Po matce miała gibką postać i nieporównany wdzięk ruchów. Gęstwa lekko falujących włosów otaczała śliczną twarzyczkę,
a w grubych warkoczach, niedbale rzuconych na plecy, grały czerwienią i złotem wplątane w niej jesienne liście. Stanąwszy w łodzi, spojrzała z uśmiechem w oczy Roda, a on, przypominając sobie nakazy cywilizacji, zdjął kapelusz w szarmanckim ukłonie. Nagły poryw wiatru wyrwał mu to nakrycie głowy. Śmiech buchnął wnet z żywiołową siłą. Śmiał się nawet stary Indianin. Minetaki zaś pchnęła szybko swe czółno w stronę płynącego opodal kapelusza. Nie powinien pan nosić tego, gdy jest jeszcze ciepło, rzekła, podając mu wyłowiony wiosłem kapelusz. Wabi chodzi co prawda i latem z okrytą głową, ale ja nie. To i ja także nie będę, pośpiesznie zapewnił Rod. A gdy wabi parsknął śmiechem, zaczerwienili się oboje jak wiśnie. Zaraz po przybyciu do faktorii, Rodryk przekonał się, że wabi poczynił już wszelkie przygotowania tyczące wspólnej wyprawy. W przeznaczonej dla gościa izbie wisiał pięciostrzałowy karabin Remingtona i duży rewolwer ciężkiego kalibru. W kącie stały rakiety śnieżne i leżało moc drobiazgów mogących się przydać w leśnej głuszy. Wabi wyznaczył również na mapie teren ich poczynań. W pobliżu faktorii wilki tępione przez człowieka były już nieliczne i miały się na baczności, ale o 100 mil na północ lub wschód, wśród dzikich pól i borów, żyły ich całe hordy, dziesiątkując stada łosi, jeleni i renów. W tamtych stronach właśnie miała być główna kwatera łowców. Należało ruszać w drogę niezwłocznie. Chata bowiem z pni drzew, w której myśliwi chcieli spędzić zimę, powinna była stanąć, zanim jeszcze spadną wielkie śniegi. Wymarsz nastąpić miał za tydzień. Towarzyszem obu chłopców został stary Indianin Mukoki, daleki krewniak zamordowanego wodza Wabiguna. W ciągu najbliższych 6 dni, podczas gdy Wabi zastępował nieobecnego ojca, prowadząc interesy kompanii, śliczna Minetaki uczyła Roda, jak należy żyć w głuszy leśnej. Czy to w łodzi, czy z karabinem w ręku, czy też tropiąc półzatarty ślad, Minetaki wzbudzała zawsze zachwyt chłopca. Rodryk nie krył swych uczuć wobec przyjaciela, a Wabi podzielał je w zupełności. Spośród wszystkich mieszkańców faktorii Minetaki wstawała najwcześniej. Rod niewiele dawał się jej wyprzedzić. Gdy jednak nadszedł wreszcie dzień wyjazdu młodych myśliwych, Rod spóźnił się i ubierał dopiero, gdy Minetaki od dawna już pogwizdywała na dworze. Gwizdała zaś ślicznie i chłopak zazdrościł jej szczerze wyjątkowych zdolności w tym kierunku. Nim wyszedł na podwórko, dziewczyna już znikła na skraju boru, a Wabi, dawno ubrany, krzątał się wraz z Mukim, pakując toboły podróżne. Ranek był piękny, pogodny i mroźny, a w ciągu nocy jezioro pokryło się cienką warstwą lodu. Wabi parokrotnie zwracał się w kierunku gęstwy leśnej, wydając znany okrzyk, ale żadna odpowiedź nie nadeszła. Nie wiem, dlaczego Minetaki nie wraca, rzekł niedbale, zaciągając rzemień przy naładowanym plecaku. Śniadanie będzie wkrótce gotowe. Zawołaj ją, Rod, dobrze? Rodryk nie miał nic przeciwko temu. Pędem ruszył ścieżką, którą, jak wiedział, zazwyczaj chodziła Minetaki. Dotarł wkrótce do pokrytego żwirem wybrzeża, gdzie dziewczyna pozostawiała zawsze swoje czółno. Sprawdził wnet, że była tu przed chwilą. Lód bowiem wokół czółna był wykruszony nieco. Musiała próbować jego mocy. Żwir zachował wierne odbicie jej stóp. Minetaki! Minetaki! Rod rzucił głośno jej imię i zamilkł, nasłuchując. Odpowiedź nie nadeszła. Wówczas, wiedziony przeczuciem, którego sam nie umiałby określić, pognał w głąb leśną, trzymając się wciąż w pobliżu jej ścieżki. Po chwili przystanął i krzyknął raz i drugi. Cisza. Pomyślał, że dziewczyna mogła już zawrócić ku domowi, lub też, porzuciwszy ścieżkę, weszła w gąszcz. Ale dalej, nieco na miękkim gruncie, dojrzał znów jej wyraźny ślad. Przystanął ponownie i słuchał, powstrzymując nawet oddech. Nie wiedział wcale, czemu tak postępuje.
Wiedział tylko, że od faktorii dzieli go już półmilowa przestrzeń i że Minetaki nie powinna się tu znajdować w porze śniadaniowej. Z dala dobiegł naraz ku niemu jakiś krzyk. Drgnął. Krew zastygła w nim. Serce, zda się, przestało bić, a w następnej chwili gnał już jak jeleń wąskim szlakiem leśnej ścieżki. Nieco dalej leżała polana, wyżarta w gęstwie przez niedawny pożar, a na niej Rod ujrzał coś, co przejęło go niewymowną zgrozą. Zobaczył Minetaki całą w płaszczu starganych włosów, z głową owiniętą jakąś szmatą, dwóch Indian wlokło ją śpiesznie ku bliskiej już ścianie boru. Rod stał parę sekund jak skamieniały. Potem wróciła mu zdolność ruchu i myśli, a wszystkie mięśnie sprężyły się gotowe do walki. Od szeregu dni ćwiczył się w strzelaniu z rewolweru i broń tę miał obecnie u pasa. Strzelić. A jeśli rani Minetaki? U stóp swych ujrzał gruby konar w kształcie maczugi. Schylił się, podniósł go i ruszył pędem przez polanę. Miękki mech głuszył jego kroki. Był już o parę metrów od celu swej pogoni, gdy Minetaki, walcząc rozpaczliwie, potknęła się i niemal padła. Jeden z Indian, unosząc ją z ziemi, odwrócił nieco głowę i ujrzał Roda, jak pędzi ku nim ze wzniesioną maczugą. Dziki okrzyk Roda, bojowy wrzask Indianina i walka się rozpoczęła. Chłopak gruchnął maczugą w kark jednego z opryszków, druzgocąc mu ramię, ale drugi czerwonoskóry błyskawicznie dopadłszy z tyłu, chwycił go w pół. Minetaki, swobodna, na razie szybkim ruchem zerwała zasłonę z oczu i ust. Natychmiast objęła wzrokiem sytuację. Ranny Indianin u jej stóp próbował już powstać, a tuż obok Rod i drugi napastnik tarzali się po ziemi, zaciekle walcząc. Widziała, jak palce Indianina zaciskają się na gardle jej obrońcy, jak bieleje twarz Roda i rozszerzają się nadmiernie jego oczy. I z łkaniem, chwytając porzuconą na ziemi maczugę, opuściła ją z całej siły na łeb czerwonoskórego. Maczuga uniosła się trzykrotnie i trzykrotnie opadła, a palce na gardle Roda rozluźniły się nieco. Minetaki po raz czwarty gotowała się do ciosu, gdy nagle obezwładnił ją silny chwyt z tyłu, a krzyk zamarł w zdławionej krtani. Ale Rod wyzyskał odpowiednią chwilę. Szalonym wysiłkiem wydarł rewolwer z zapasa i przywarł lufą do ciała przeciwnika. Dał się słyszeć głuchy strzał i Indianin z jękiem agonii padł plecami na ziemię. Na ten widok drugi napastnik puścił dziewczynę i rzucił się w gęstwę leśną. Minetaki zachwiała się i upadła, a Rod, zapominając o pogoni, przykląkł obok, odrzucił jej z czoła splątane włosy i zaczął uspokajać i pocieszać, wynajdując najczulsze słowa. Wabi i Mukoki znaleźli ich tak w 5 minut później. Wprowadził ich na właściwy trop pierwszy bojowy okrzyk Roda, a potem kierowali się już odgłosem walki. Dwaj urzędnicy faktorii, przeczuwając jakieś zajście, biegli tuż za nimi. Jak się okazało, Minetaki została napadnięta tak niespodziewanie, że nie zdołała krzyknąć, już jej szmatą zatkano usta. Ungowie zmusili ją potem, by szła sama jedna po miękkiej ścieżce, dając pozór absolutnej swobody. Sami przedzierali się poprzez gęstwinę, nie pozostawiając żadnych śladów. Liczyli na to, że ktokolwiek ujrzy samotny trop dziewczyny, nie domyśli się nigdy, iż tędy wiedziono brankę. Próba porwania Minetaki, bohaterstwo Roda i śmierć jednego z napastników, w którym poznano wojownika Ungi, spowodowały w Wabinosh House niemałą sensację. Młodzi myśliwi odłożyli swą wyprawę na czas nieograniczony. Było jasne, iż Unga musi znajdować się w pobliżu. Toteż Rod i Wabi na czele wiernych Indian i paru traperów całymi dniami przetrząsali okoliczne bory. Ale bandyci znikli równie tajemniczo i nagle, jak się pojawili. Wreszcie Wabi otrzymał od siostry solenne przyrzeczenie, że nigdy już nie będzie się przechadzać samotnie z dala od domu. Po czym obaj chłopcy podjęli na nowo przerwane przygotowania do dalekiej wyprawy. I tak 4 listopada, w piękny mroźny ranek, Rod, Wabi i Mukoki
wyruszyli w daleki świat na spotkanie przygód, które czekały na nich wśród białych pustyń północy.